Cześć! Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas! Dzięki! Opowieści z narni: Lew, czarownica i stara szafa. Łucja zagląda do szafy. Czwórka dzieci rodzeństwo Pevensy: Piotr, Suzanna, Edmund i Ucja wyjeżdżają w czasie wojny z Londynu na wieś, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w okresie bombowych nalotów na miasta. Zamieszkały u starego profesora. W pięknym, starym, zabytkowym domu, dziesięć mil od najbliższej stacji kolejowej, profesor był kawalerem. Mieszkał tylko ze swoją gospodynią, panią Macready, i jej trzema pomocnicami. Przy pierwszym spotkaniu profesor wydał się dzieciom trochę dziwny i śmieszny. A najmłodsza łucja nawet się go przestraszyła, jednak szybko go polubiły. Był bardzo stary: miał krzaczastą, białą brodę, łączącą się z siwą czupryną. Dzieci nigdy nie były w tak dużym domu, zatem swój pobyt na wsi dzieci rozpoczęły od przejrzenia zakamarku wielkiego domu, szczególnie, że na zewnątrz padał deszcz. Zwiedzanie okolicy zostawiły na późniejsze dni, gdy poprawi się pogoda. Dom był pełen zakamarków i niespodzianek, jednak większość drzwi wiodła do pustych sypialni. Znaleźli między innymi starą zbroję, harfę i mnóstwo starych książek. Wkrótce dotarli do prawie pustego pokoju, w którym stała stara szafa z dużym lustrem na drzwiach. Nie było tu nic więcej. Rozczarowany Piotr chciał wyjść, ale Łucja postanowiła na wszelki wypadek sprawdzić, czy drzwi szafy nie dadzą się otworzyć. K dziewczynki otworzyły się bez problemu, a ona weszła do środka, wtulając się z rozkoszą wiszące futra. Przechodziła coraz dalej w głąb szafy, stwierdzając, że jest tu jeszcze jeden rząd płaszczy. W szafie było ciemno i Łucja nie zauważyła, kiedy nagle znalazła się w ciemnym lesie w środku zimy. Dziewczynka trochę się przestraszyła, ale jednocześnie była bardzo ciekawa. Zaczęła iść w kierunku świecącej latarni na subie, gdy nagle ujrzała dziwną postać z parasolem. Był to faun, trochę tylko wyższy od Ucji, który na widok dziewczynki bardzo się przestraszył i wypuścił wszystkie paczki z ręki, krzycząc: Boże, miłosierny! Ta dziwna istota od pasa w górę przypominała człowieka, ale jej nogi były nogami kozła, a zamiast nóg miał kopytka. Miał też ogon, aż jej otulał mu czerwony, wełniany szalik. Co Ucja tam zobaczyła? Zajęty zbieraniem swoich paczek, Faun początkowo nie odpowiedział na powitanie dziewczynki. Dopiero kiedy skończył, ukłonił się i zapytał, czy jest córką Ewy. Ucja powiedziała swoje imię, nie wiedząc za bardzo o co mu chodzi. Wówczas Faun zapytał, czy jest kimś, kogo nazywa się dziewczynką. Po wyjaśnieniach Ucji, z których Faun dowiaduje się, że jest ona człowiekiem, zaprasza dziewczynkę do swojego domu na podwieczorek. Zapytał też dziewczynkę, jak przybyła do Narni. Wytłumaczył jej, że Narnia to wszystko, co leży pomiędzy latarnią a zamkiem Kerparvel nad Wschodnim Morzem. Dom Fauna był pełen książek. Zjedli wspólnie wspaniały podwieczorek. Jajka na miękko, sardynki na grzankach, grzanki z masłem, grzanki z miodem i ciasto z lukrem. I gawędzili sobie m.in. o zabawach w świetle księżyca i o gonitwach za mleczno-białym jelonkiem, który może spełniać każde życzenie, a faun zagrał też na flecie. Kiedy jednak dziewczynka chciała już iść do domu, pan Tumnus rozpłakał się i wyjawił swoją tajemnicę. Musi porwać łucję, gdyż jest sługą złej białej czarnicy, która panuje nad narnią. Jeśli tego nie uczyni, zostanie srogą karanem. Jednak bardzo cierpi z tego powodu, wie powiem, że jego zachowanie jest podłe. Dostał stanowczo rozkaz od białej czarownicy, by przyprowadzić jej każdego człowieka, którego kiedykolwiek spotka w lesie, zarówno synów Adama, jak i córki Ewy. Nieoczekiwanie Tunus zmienia jednak swoją decyzję i postanawia pomóc dziewczynce wrócić do domu. Odprowadza ją do latarni, mówiąc, że stąd już bezpiecznie wróci sama. Łucja bezpiecznie wraca do pokoju, zapewniając wszystkich, że nic jej się nie stało. Edmund wchodzi do szafy. Łucja jest zaskoczona, że nikt nie zauważył jej długiej nieobecności. Rodzeństwo jednak stwierdziło, że nie było jej przez moment, że dopiero co wyszli z pokoju, w którym ona jeszcze została. Nie pomagają wyjaśnienia łucni. Nikt jej nie wierzy w zaczarowaną narnię, czarownicę i fauna. Każde z dzieci po kolei zajrzało do środka szafy, ale nie zobaczyli tam nic niezwykłego. Całą opowieść uznano za świetny kawał. Przez kilka kolejnych dni Ucja była bardzo biedna, szczególnie, że nie mogła przyznać się do kłamstwa. Co prawda, starsze rodzeństwo po pewnym czasie przestało jej dokuczać, ale najbardziej złośliwy był Edmund, który nieustannie drwił i naśmiewał się, wypytując, czy Ucja znalazła kolejne dziwne kraje w różnych kredensach. Kolejnego dnia podczas zabawy wchowanego Ucja znów weszła do szafy, by sprawdzić, czy to wszystko naprawdę jej się przydarzyło. Po cichu, niepostrzeżenie wcisnął się za nią Edmund. Otworzył on drzwi do szafy, wewnątrz znalazł wiszące futra, ale po Ucji nie było ani śladu. Wkroczył zatem do środka, zamykając za sobą drzwi i nawołując Łucję nagle poczuł, że już nie jest w szafie, tylko w lesie i zrobiło się bardzo zimno. Okazało się, że Ucja miała rację, a świat, o którym opowiadała, naprawdę istnieje. Nowe miejsce nie bardzo mu się spodobało. Postanowił wrócić zatem do domu. W drodze powrotnej usłyszał dźwięk dzwoneczków, a w końcu za drzew wyjechały Sanie, zaprzężone w dwa renifery o białej sierści. Na koźle zaś siedział mały brodaty karzeł ubrany w koru z polarnego niedźwiedzia i długi czerwony kaptur z pomponem. W środku sań siedziała natomiast wysoka kobieta w koronie na głowie, okryta białym futrem, trzymająca w prawej ręce długą prostą laseczkę. Okazało się, że to królowa narni. Pteszy mleczko. Na pytanie królowej, kim jest, Edmund odpowiada, że jest chłopcem. Okazuje się, że syn Adama, należący do świata ludzi, jest zagrożeniem dla królowej, dlatego próbuje zyskać jego zaufanie. Stara się być miła, zaprasza go do sań, otula futrem, częstuje czarodziejskim napojem z flaszeczki i pozwala mu się obiadać ulubionym przysmakiem, ptasiem mleczkiem. Było to zaczarowane ptasie mleczko i kto go choć raz kosztował, chciał coraz więcej i więcej. W ten sposób Edmund dostał się we władanie czarodziejskiej mocy czarownicy. Obiecuje mu też, że zostanie księciem, a później królem. Edmund posłusznie zgodził się na przyprowadzenie do niej rodzeństwa i zachowanie w tajemnicy całego spotkania. W drodze powrotnej spotkał łódzkę powracającą z obiadu u pana Tumnusa. Opowiedziała mu wszystko, co wiedziała o złej białej czarownicy, nazywającej siebie królową Narni od fauna. Edmund jednak stwierdził, że nie należy wierzyć we wszystko, co mówią fauny, bez przeszkód wracają do domu. Ucja jest bardzo urodowana na myśl wspólnych przygód całej czwórki w Narni. Z powrotem po tej stronie drzwi. Ucja wraca do rzeczywistego świata z ogromnym entuzjazmem i nadzieją, jest przekonana, że teraz wszyscy uwierzą w jej historię o istnieniu Narni. Przecież Edmund był tam i widział to wszystko, lecz niestety zawiodła się bardzo na swym bracie. Edmund nie potwierdził jej słów. Zaprzyszył wszystkiemu, stwierdzając, że uwierzył w całą histerię tylko dla zabawy. Tym sposobem pognębił Łucję całkowicie. Tego wieczoru Łucja była w fatalnym nastroju. Płakała. Stwierdziła jednak, że rodzeństwo może robić co chce, nawet napisać do mamy albo powiedzieć profesorowi. Ona bowiem wie, że spotkała fauna. Następnego dnia rodzeństwo postanowiło zasięgnąć rady profesora w tej sprawie. Po rozmowie, która specjalnie nic nie wyjaśniła, bowiem profesor tylko zapytał, skąd wiedzą, że opowieść siostry nie jest prawdą i kto z dzieci, Edmund czy Łucja, zasługuje na zaufanie. Atmosfera nieco się polepszyła. Profesor nie zaprzeczał, zachęcał dzieci do poszukiwań, do szukania odpowiedzi na trudne pytania. Piotr dopilnował też, by Edmund przestał dokuczać Łucji, a ani ona, ani reszta rodzeństwa nie poruszali już tematu szafy. Kilka dni później dzieci uciekając przed gospodynią MacReady i grupą zwiedzających dom, ludzi chowają się w szafie. Puszczy, gdy dzieci zamierzały opuścić szafę, nagle okazało się, że znajdują się już w lesie. Piotr wrócił się od razu do łódzi, przepraszając, że jej nie uwierzył. Dzieci ubrały płaszcz wiszące w szafie, gdyż w lesie panowała ostra zima i ruszyły w drogę. Edmund zaproponował, by udali się w stronę latarni, zdradzając tym sposobem swój wcześniejszy pobyt w narni. Posłuchano jednak Łucji, która postanowiła odwiedzić miłego Fauna, pana dumnusa, ze zniszczony dom i kartkę informującą o aresztowaniu Fauna pod zarzutem sprzyjania wrogom królowej narni i spiskowania. Łucja opowiada im o białej czarownicy, która zaczarowała cały kraj tak, że zawsze panuje w nim zima. Rodzeństwo zadanomową dziewczynki postanawia uwolnić fauna. Mają wątpliwości, gdzie faun może być uwięziony, gdy nagle Łucja dostrzega drosta z czerwonym brzuszkiem i stwierdza, że to pierwszy ptak, którego tutaj widzi. Niecodzienne zachowanie ptaka sprawia, że dziewczynce wydaje się, że tym sposobem chce on im wskazać drogę. Dzień u bobrów. Po jakimś czasie zniknął drost, a pojawił się inny przewodnik, Bupr, który dawał im znaki, by za nim ruszyli. Kiedy w końcu zwierzę się odezwało, stwierdziło, że muszą przejść na otwartą polanę, niektóre drzewa są bowiem na usługach białej czarownicy, a on sam udowodnił swoją przynależność do przeciwników królowej, pokazując chusteczkę, którą wcześniej pan Tumnus dostał od Łucji. Bupr wspomniał też o tajemniczej postaci, niejakim Aslanie, i następnie zaproponował obiad w swoim domu. Rodzeństwo chętnie zgodziło się na tę propozycję. W domu zostali panią Bobrową, która serdecznie przywitała się z gośćmi i wzięła się za przygotowywanie obiadu przy pomocy dziewczynek. Dom Bobrów był bardzo przytulny, choć nie było w nim ani książek ani obrazów. Z sufitu zwieszały się szynki i świeńce cebuli, na ścianach wisiały ubrania robocze i różne narzędzia morarskie oraz do łowienia ryb. Po pysznym obiedzie, na którym podano między innymi złowioną przez pana Bobra rybę i kartofle, zaczęto rozmawiać przy filżance herbaty. Co wydarzyło się po obiedzie? Bóbr opowiadał dzieciom o złej czarownicy, o Aslanie, królu, panu całej puszczy i starym wierszu, który głosi, gdy ciało z ciała Adama i kość z jego kości w Karparwelu na tronie zagości, przeminą złe czasy, niegodziwości. W związku z tym życie dzieci jest w niebezpieczeństwie. Czarownica zrobi wszystko, aby nie dopuścić do objęcia tronów przez synów Adama i dwie córki Ewy, gdyż to oznacza koniec jej panowania w Narni, a nawet koniec życia. A że tronu w zamku jest cztery i ich jest czwórka, być może przepowiednia ma się wypełnić. Bóbr ma zaprowadzić dzieci na spotkanie z Aslanem. Opowieści pana Bobra tak wciągnęły wszystkich, że nie zauważono kiedy zniknął Edmund. Dzieci chcą ruszyć na jego poszukiwanie, ale Bobr domyślił się, że zdradził ich wszystkich, i udał się do Białej Czarownicy. Uspokaja też rodzeństwo, że Czarownica nie zrobi mu krzywdy, bo jest on doskonałą przynętą. Dzieci musiały jednak jak najszybciej uciekać, aby bezpiecznie spotkać się z Aslanem przy kamiennym stole. W domu czarownicy. Tak jak Bob przewidywał, Edmund udał się do czarownicy. Usłyszał o spotkaniu przy kamiennym stole, nie słyszał jednak jak Bob opowiada, że czarownica pochodzi w połowie od dzinów, a w połowie od olbrzymów. Zachowanie Edmunda było może niegodziwe, ale kierowała nim chęć jedzenia ptasiego mleczka i zostania królem. Edmund ma mieszane uczucia. Z jednej strony chce wierzyć w szlachetne zamiary królowej, a z drugiej strony czuje, że jest zła i okrutna. Idąc po stromych, skalistych i zarośniętych ścieżkach, bez płaszcza który pozostał w domu Bobrów, dotarł do domu czarownicy. Był to złowrogo wyglądający zamek o szpiczastych, wysokich wieżach. Tuż przy bramie stał kamienny posąg lwa, który wystraszył chłopca, a na końcu dziecińca kolejne posągi wilków, niedźwiedzi, lisów i dzikich kotów, skamieniamy centaur i koń, wzbudzające przerażenie. Były też cudowne figurki wyglądające jak młode dziewczęta. To były duchy drzew. W końcu Edmund stanął przed obliczem najjaśniejszej królowej, zaanonsowany przez wielkiego szarego wilka Maugrima, szefa tajnej policji królewskiej, donosząc jej o przybyciu krodzeństwa do Narni. Na wieś o Aslanie królowa kazała Karłowi zaprzęgnąć konie, ale zakładając obszar bez dzwoneczków. Czary zaczynają tracić swą moc. Tymczasem pani Bobrowa spakowała prowiant i ruszono na spotkanie z Aslanem. Pani Bobrowa stwierdziła, że i tak nie wyprzedzą królowej, mogą jednak się przed nią chować i podróżować takimi drogami, których ona nie zna. Po drodze spotkali świętego Mikołaja, a Bóbr ucieszył się na jego widok, upatrując w nim końca władzy królowej. Dotąd bowiem, mimo że wciąż była zima, nie było Bożego Narodzenia. Mikołaj stwierdził, że Aslan jest już w drodze, po czym wręczył każdemu prezenty. Pani Bobrowa dostała nową maszynę do szycia. Pan Bubr po powrocie do domu miał zastać ukończoną i naprawioną tamą, bez przecieków, za to z nową śluzą. Piotr otrzymał tarczę koloru srebra z wymalowanym na nie lwem i mieczem. Zuzanna łuk, który niechybi z kołczanem pełnym strzału i mały rój słoniowej. Łusę zaś otrzymała w prezencie mały sztylet i buteleczki z czarodziejskim płynem, który zwracał zdrowie rannym. Był to lek zrobiony z soku jednego z ognistych kwiatów, które rosną w górach słońca. Dla wszystkich zaś Mikołaj miał gorące napoje. Po zjedzeniu śniadania z zapasów pani Bobrowej, wędrowcy ruszyli w dalszą drogę. Aslan jest blisko. Królowa również szykowała się do drogi. Edmund liczył na ptasie mleczko, niestety dostał kawałek suchego chleba i odrobinę wody przed wyjazdem. Czarownica nie była dla niego miła, zupełnie się nie odzywała, nie chciała jednak, by chłopiec zemdlał. Czekała go ciężka podróż, zanim ruszyli, czarownica wezwała wilka Maugurima i rozkazała mu wyruszyć do domu bobrów i zabić każdego, kogo tam spotka. Potem ma biec do kamiennego stołu i się ukryć w oczekiwaniu na przebyszów. Przemarznięty i głodny Edmund marzył o ciepłym śniadaniu, zwłaszcza gdy zatrzymali się w lesie przed ucztującymi zwierzątkami. Królowa wpadła we wściekłość na widok ucztujących poddanych i zapytała, co ma znaczyć to obżarstwo. Zwierzęta wytłumaczyły, że dostały jedzenie od świętego Mikołaja. To rozśierdziło królową, która stwierdziła, że świętego Mikołaja nie powinno tu być i swoją różką zamieniła zwierzaki w kamienie. Edmundowi wymierzyła siarczysty policzek za to, że stanął w ich obronie. Ruszyli przed siebie, wkrótce mróz zaczął ustępować, przyroda zaczęła się zmieniać, sanie zaryły w błocie, dalszą drogę musieli pokonać pieszo. Karzeł związał Edmunda i prowadził, poganiając batem. Czarownica spieszyła się coraz bardziej z powodu wiosny, która zaczęła zaglądać do jej mroźnego dotąd królestwa. Pierwsza walka Piotra. Dzieci też zauważyły, że zima nagle ustępuje, a las wita wiosnę. Podejrzewali, że ma to związek z Aslanem, który powrócił do narni. Wreszcie dotarli nad zieloną przestrzeń, w środku której wznosił się kamienny stół. Olbrzymia płyta szarego kamienia, sparta na czterech kłazach. Z boku wznosił się wielki namiot z proporcem z czerwonym lwem na marszcie. Nagle wędrowcy usłyszeli muzykę i zobaczyli tłum najdziwniejszych istot, a w środku utworzonego przez nie półkola lwa Aslana. Dzieci były przerażone jego mocą i siłą, bijącą z wielkich, przenikliwych oczu. Po wymienieniu pozdrowień minął lęk. Poczuli głęboki spokój. Dziewczynki udały się do namiotu i zajęły się przygotowywaniem do uczty. Aslan pokazał Piotrowi zamek Ker który miał się stać wkrótce jego siedzibą jako króla. Ma on być jako pierworodny, wielkim królem, władcą nad innymi. Wtem usłyszeli dźwięk rogu, wzywający na pomoc. Okazało się, że to róg Zuzanny, która została zaatakowana przez wilka. Piotr ruszył jej na ratunek, zdobył swego miecza i zabył wilka, zostając pogromcą wilka. Aslan dostrzegł drugiego wilka w zaroślach, który umknął. Przewidział, że biegnie on pewnie do czarownicy, i jest to dla dzieci szansa, by odnaleźć brata. Wielkie czary z czasów. Po długiej, strasznej podróży czarownica w końcu zatrzymała się w mrocznym wąwozie, a Edmund upadł twarzą na ziemię i leżał tak niezdolny się ruszyć. Był tak zmęczony, że zapomniał nawet o głodzie i pragnieniu. Czarownica z karłem zastanawiała się nad swoim położeniem. Postanowiła nie uciekać i złożyć Edmunda w ofierze. W chwili, kiedy czarownica postanowiła, że Edmunda złożą w ofierze na kamiennym stole, wpadł pomiędzy nią a karła wilk, mówiąc, że Aslan z poddanymi są przy kamiennym stole i zabili Magurina. Czarownica nakazała... Wilkowi wezwać wszystkich jej poddanych, olbrzymów, wilkołaki, duchy przychylnych im drzew, upiory, ogry i minotaury, a także srożyce, wiedźmy, widma i lud spod muchomorów. Czarownica zdecydowała, że skoro nie ma możliwości złożyć Edmunda w ofierze na kamiennym stole, zrobi to, na miejscu. Karzer rozpiął kołmierz chłopca i odsłonił mu kark. Nagle usłyszał odgłos ostrzonego noża, w tej samej chwili został zaatakowany przez centaury, jednorożce, jelenie i ptaki wysyłane przez Aslana w pościgu za wilkami, które napadły na zuzannę. Uwolniono chłopca i ruszono do obozu. Czarownicy, niestety, udało się uciec przy pomocy czarodziejskich sztuczek. Zmieniła bowiem siebie w głaz, a karła w pniak. Rano dzieci z radością powitały brata i wybaczyły sobie wszystkie urazy. Edmund odbył też długą rozmowę z Aslanem, po której Lew stwierdził, że nie ma już potrzeby wracać do tego, co było. Każdy w charakterze posła przybył do Aslana, żądając nietykalności dla swej pani, która pragnie z nim porozmawiać. Aslan wyraził zgodę, stawiając tylko jeden warunek, by zostawiła ona różkę pod skazanym dębem. Kilka minut później pojawiła się czarownica, która w imię wielkich czarów żądała zwrotu zdrajcy. Okazuje się, że według prawa, które władca ustanowił na początku, każdy zdrajca należy do niej jako prawowita własność i ma prawo go składzić. Nagle Aslan kazał wszystkim cofnąć się, by mógł porozmawiać z czarownicą sam na sam. Po pewnym czasie Aslan stwierdził, że sprawa została załatwiona, a czarownica zrzekła się roszczeń do krwi Edmunda. Zagadkowe było jednak to, że czarownica wyglądała tak, jakby wygrała. Triumf czarownicy. Aslan postanowił natychmiast opuścić dotychczasowe miejsce i rozbić nowy obóz przy Brodzie Beruny. W czasie wędrówki Aslan wyjaśnił Piotrowi swój plan strategiczny bitwy. Nakreślił dwie wersje planu: jeden gdyby przyszło im walczyć w lesie, drugi gdyby doszło do oblężenia zamku. Szczegółowo objaśnił wszystko Piotrowi, stwierdzając, że nie może obiecać, że z nimi będzie. Chłopiec nie zwrócił na te słowa uwagi, ale wszystkim udzielił się dziwny nastrój Aslana. Przed nocą rozbito obóz i wszyscy udali się na spoczynek. Łucja i Zuzanna nie mogły zasnąć. Stałe i ugrzawsze lwa na skraju lasu postanowiły ruszyć za nim. Czuły bowiem, że dzieje się coś niedobrego. Aslan zauważył ich obecność. Zaczekał na dziewczynki. Stwierdził, że mogą z nim iść, jeśli przyrzekną, że zatrzymają się, kiedy im powie. Ruszyli zatem. Dziewczynki po obu stronach lwa, zanurzając rączki w jego grzywie. Szli po zboczu wzgórza, na którym stał kamienny stół. Kiedy doszli do ostatniego drzewa, Aslan zatrzymał się i nakazał dziewczynkom pozostanie, po czym pożegnał się z nimi. Siostry z bezpiecznej odległości obserwowały to, co się działo przy kamiennym stole. Byli tam zebrani wszyscy poddani czarownicy, począwszy od ogrów po wilki i wilkołaki Związali Aslana, ogolili i zaczęli szydzić, znęcać się nad nim. Był to nieprawdopodobny widok. Aslan znosił wszystko z pokorą. Nie walczył, nie protestował. Dziewczyny nie mogły zrozumieć jego biernej postawy zgody na wszystko. Nałożono mu kaganiec. Tłum kopał, bił, opluwał i drwił z niego. Kiedy już Aslan leżał na kamiennej płycie stołu, tłum ucichł. W końcu zbliżyła się do niego klova narni pewna swego ostatecznego zwycięstwa, szydząc, skoro oddaje swoje życie za zdrajcę, by wypełnić wielkie czary, to jej już nic nie powstrzyma przed zabiciem Edmunda i przejęciem władzy nad Narnią. Dziewczynki nie mogły patrzeć na ostrze w ręku czarownicy i ukryły twarze w dłoniach, zanim ostrze spadło na slana. Największe czary sprzed początków czasu. Kiedy dziewczynki odważyły się spojrzeć na kamienny stół, usłyszały głos czarownicy, wzywający do wojny. Las opustoszał. Suzanna i Ucja wyszły ze swej kryjówki, zbliżyły się ostrożnie do lwa, ucałowały gość, ściągnęły mu kaganiec, próbowały go również rozwiązać, ale sznury zaciśnięte były tak mocno, że nie dały rady. Przy stole pojawiły się wkrótce małe, szare polne myszy, które przegryzały węzły, i nagle niebo pojaśniało. Na wschodzie zbladły gwiazdy. Dziewczynkom zrobiło się zimno, postanowiły się zatem przejść. Nagle słońce zaczęło wschodzić, i usłyszały ogromny trzask, To pękł kamienny stół. A szczelina biegła od jednego końca do drugiego, natomiast Aslan znikł. Przerażone siostry zastanawiały się, kto mógł to zrobić, kiedy za nimi rozległ się głos mówiący, że to nowe czary. Kiedy odwróciły się w blasku wschodzącego słońca, zobaczyły Aslana, żywego, pięknego i potężniejszego niż kiedykolwiek. Zdziwionym dziewczynką tłumaczył, chociaż czarownica zna wielkie czary, są czary jeszcze większe, o których nie wie, jej wiedza sięga tylko początków czasu. Gdyby jednak potrafiła sięgnąć nieco dalej, bezruch i ciemność z początków czasu poznałaby inne zaklęcie. Dowiedziałaby się, że kiedy dobrowolna ofiara, która nie dopuściła się żadnej zdrady, zostanie zabita w miejsce zdrajcy, stół rozłamie się i sama śmierć będzie musiała cofnąć swe wyroki. Uradowane dziewczynki bawiły się przez pewien czas z Aslanem, który skakał przez stół, następnie Lew stwierdził, że mają przed sobą długą drogę, a one będą podróżywały na jego grzbiecie. Ta jazda była najcudowniejszym przeżyciem w czasie całego popytu w Narni, tym bardziej, że oglądały budzącą się do życia z niesamowitego snu Krainy. Było prawie południe, gdy dotarli do zamku czarownicy. Lew wykonał długi skok i oto z nim na grzbiecie znalazły się na dziedzińcu zamku. Co się stało z posągami? Łucja stwierdziła, że dziedziniec, na którym stały kamienne posągi zwierząt i ludzi, wyglądało jak muzeum. Aslan swym oddechem przywrócił im życie. Martwą ciszą zaczęły wypełniać radosne tupoty, szczekanie, krzyki, pogorykiwania centaurów, jednorożców, satyrów, krasnaje, lisów, psów i ptaków. Lew przywrócił do życia potężnego olbrzyma. Należał on do najłagodniejszych olbrzymów w Anglii. Następnie udano się do środka zamku, gdzie przeszukiwano każdy kąt domu. Nie zapomniano o nikim. Odnaleźć się również pan Tumnus. Radość Łucji była ogromna i chwilę później dziewczynka i jej przyjaciel tańczyli z radości wokoło, trzymając się za ręce. Tłum wyzwolonych i stąd leśnych ruszył do wyjścia, ale brama pozostawała zamknięta, bowiem Aslan przeskoczył przez mur. Wówczas Aslan przywołał olbrzyma i poprosił go o pomoc. Olbrzym grzmotą łap, podszedł do wrót w kilkoma wielkimi krokami i uderzał w nie swoją wielką maczugą. Wrota trzeszczały, ale pozostawały zamknięte. Wówczas chwycił każdą z wież strzegących bramy. I po kilku minutach wyrwał je wraz ze sporym kawałem muru po obu stronach bramy. Teraz wszyscy byli wolni. Aslan stwierdził, że mają jeszcze jedno zadanie. Jeśli chcą zwyciężyć czarownicę, muszą jak najszybciej odnaleźć pole bitwy. Małe zwierzęta wskoczyły na grzbiety dużych i opuścili zamek przez wyłom w murze. Z początku lwy i psy rozbiegły się w poszukiwaniu śladów, ale wkrótce jeden z wielkich psów złapał trop i zaszczekał. Wkrótce zwierzęta gnały tak szybko, jak potrafiły. Z dala zobaczyli armię Aslana, walczącą zaciekle. Hordami czarownicy, a w środku Piotra walczącego z nią samą, a czarownica trzymała w dłoni kamienny nóż. Wcześniej musiała używać różki, bowiem pole bitwy usiane było kamiennymi posągami. Armia Piotra na widok nowych towarzyszy broni wydała okrzyk radości, a slan jednym susem znalazł się przy czarownicy. I pokonał ją. Polowanie na białego jelenia. Nie minęło nawet kilka minut od przybycia Aslana ze zwierzętami, a już było po bitwie. Większość wrogów zginęła, a ci, którzy pozostali, uciekli, kiedy zobaczyli śmierć czarownicy. Narnia odzyskała wolność. Na polu bitwy pozostało wielu rannych. Ciężko ranny był również Edmund, który pokonał trzech ogrów i zniszczył czarodziejską różkę. Wiedźmy, dzięki czemu uchronił wszystkich przez przemianą w kamienie. Teraz leżał cały we krwi pod opieką pani Bobrowej. Łucja sięgnęła po magiczną flaszeczkę od świętego Mikołaja i wlała bratu do ust kilka kropli jej zawartości. Następnie, pouczona przez Aslana, leczyła innych rannych, a Aslan przywracał do życia tych, którzy zostali zamienieni w posągi. Edmund nigdy nie dowiedział się o umowie, jaką zawarł Aslan z czarownicą, o tym, że to on poniósł śmierć za niego. Następnego dnia w zamku Karparvel, we wspaniałej sali z kości słoniowej, w obecności przyjaciół, Aslan ukoronował uroczyście wszystkich czworo i powiódł ich do czterech tronów. Dzieci zasiadły na tronach, wręczono im berła i mogły teraz nagrodzić zaszczytami i podarkami swoich przyjaciół. Fauna tumnusa, państwa bobrów, olbrzyma grzmoto łupal, baloparty, dobre centaury, karły i lwa. Całą noc trwał wielki bal, w trakcie którego ucztowano i tańczono. Gdzieś w środku tych zabaw Aslan niepostrzeżenie się oddalił. Pobróż wcześniej ostrzegał rodzeństwo, że tak może się stać, bowiem Aslan nie lubi być niczym skrępowany, ma też wiele krajów pod opieką. Córki Ewy i synowie Adama rządzili Narnią sprawiedliwie. W królestwie zapanował ład i porządek. Jeszcze przez jakiś czas wyszukiwani i niszczyli armię czarownicy, w miarę upływu lat Piotr stał się mężnym rycerzem, nazywanym Piotrem Wspaniałym. Zuzanna wyrosła na prawdziwą piękność i wkrótce miała wielu starających się o jej rękę, a nazwano ją Królową Zuzanną Łagodną. Edmund zasłynął z mądrych rad i wyroków i nazwano go Królem Edmundem Sprawiedliwym. Zaś Łucja nazywana była mężną, i wszyscy z państw ościennych marzyli, żeby została ich królową. Któregoś dnia tu przyniósł wiadomość o pojawieniu się Białego Jelenia, tego, który spełnia życzenia który go schwyta. Wszyscy wraz z rodzeństwem ruszyli na wielkie polowanie. W pewnym momencie las stał się tak gęsty, że władcy musieli zejść z koni i ruszyć na piechotę. Dotarli do starej latarni, a po chwili znaleźli się między włótrzanymi płaszczami i wyskoczyli ze starej szafy do znanego sobie pokoju. Przestali być już królami i królowymi. W wspaniałych strojach znów byli Piotrem, Zuzaną, Edmundem i Łucją, zaś z korytarza dobiegał ich głos pani MacRidi. Oprowadzających zwiedzających okazało się zatem, że ta wieloletnia przygoda w Narni trwała zaledwie chwilkę. Cała czwórka poczuła się w obowiązku wyjaśnić profesorowi, dlaczego w szafie brakuje płaszczy. Ten zaś wcale nie wyśmiewał ich opowieści, tylko uwierzył, po czym stwierdził, że próby powrotu do Narni po płaszcze nie wyniknęłoby nic dobrego. Ostrzegał ich też, by kolejnym razem nie próbowali użyć tej samej drogi wracając kiedyś do Narni, bo że w przyszłości tam wrócą nie miał już żadnych wątpliwości.